Witam Was na wideotesty.pl w kolejnym rozpakowaniu. A dzisiaj rozpakowywać będziemy myszkę od firmy A4Tech. Myszka Multicore GAN 3, wersja V5. Są trzy wersje, V3, V5 i V7. To jest wersja V5. Możliwe, że do testów uda się także dostarczyć wersję V7. Wtedy sobie porównamy. Kilka słów o tej myszce. Jest to myszka za około 100 zł, laserowa, o bardzo dobrych parametrach. Kupiłem ją na własny użytek, ponieważ bardzo mi się spodobała. A z tego powodu, że często pytacie o myszki tego producenta, właśnie o tą serię Bloody, dlatego też powstanie recenzja, jak sprawuje się ta myszka w akcji. Na razie zajrzyjmy sobie do pudełka, zobaczmy, jak ona wygląda. Zapraszam do oglądania. I w tym przypadku mamy do czynienia już z myszką typowo dla graczy. Nie jakąś desktopową do zastosowań domowych, ale typowo przeznaczoną dla graczy i to wymagających. Zobaczcie, samo opakowanie już jest bardzo fajne, bogato zdobione. Mamy taki charakterystyczny znak tej serii Bloody, taka krwawa ręka. Jest on także na myszce, to za chwilę zobaczymy. No i podstawowe informacje zaraz też poczytamy sobie. Mysz ma taką technologię kontroli odrzutu. Co to dokładnie jest, sprawdzimy w testach i wtedy powiem Wam więcej. Też przede wszystkim ma zapewniać wysoką ilość headshotów w strzelankach. To też przetestujemy oczywiście. No i tutaj z tyłu mamy informacje o samym tym sensorze, engine, o jego bardzo wysokich parametrach zdolności. Też jest taki obrazek, że bardzo łatwo wyczyścimy sobie soczewkę tego sensora, tak więc możemy mieć cały czas najwyższą precyzję. Jest to łatwe do czyszczenia. Sześciokrotna prędkość strzelania w porównaniu z takimi normalnymi myszkami, czyli chodzi o czasy reakcji. 3 milisekundy, czyli jest nieźle. I mamy tą technologię multicore, czyli mamy jakby trzy rdzenie. Podstawowy, rozszerzony i trzeci, który jest opcjonalny, musimy za niego dopłacić. Wtedy jest to oprogramowanie w myszce odblokowane, ale te dwa pierwsze mamy od razu dostępne. Z drugiej strony kartonika mamy najważniejsze informacje o samej myszce. Też właśnie o tym super sensorze. Rozdzielczość od 200 do 3200 dpi, czyli dla graczy w zupełności wystarczające. Przyspieszenie 30G, tak więc bardzo dobrze. No i częstotliwość próbkowania 1000 Hz, czyli reakcja 1 milisekunda. A reakcja przycisków 3 milisekundy, tak więc parametry na bardzo wysokim poziomie. No i kolejne informacje, mamy trzy kolory podświetlenia rolki, trzy funkcje lewego przycisku, wskaźnik właśnie poprzez kolor, jaki mamy załączony teraz tryb, oraz 160 kB wbudowanej pamięci w myszce. No i wytrzymałość, żywotność przycisków 10 milionów klików, więc bardzo, bardzo dobrze, oraz żywotność ślizgaczy 200 km. No dobrze, tu chyba już wszystko przeczytaliśmy. Zawartość pakowania, ok. Zajrzyjmy sami. Zobaczcie, już widać samą myszkę, ma bardzo fajny kształt. I tutaj też widzimy bardzo ciekawą rzecz. Nie wiem, czy jest to tylko chwyt marketingowy, czy faktycznie to działa. Okaże się. Kontrola odrzutu. No, trzeba to po prostu przetestować w grach. Porównamy to ze zwykłą myszką, czy faktycznie strzela się jakoś inaczej, precyzyjniej. No i kontrola trajektorii lotu w czasie rzeczywistym, czyli rzecz dla snajperów. To również przetestujemy, nie będziemy się teraz nad tym rozwodzić, gdyż naprawdę jest to dla mnie ciekawostka, którą trzeba sprawdzić na własnej skórze i dopiero później mówić, czy faktycznie jest to coś warte. No i proszę, myszka już jest na zewnątrz, mamy tu jeszcze jakieś, o proszę, gadżety, akcesoria, czerwone takie opakowanie plastikowe. O, już widzę, że będzie fajnie, ale zobaczmy najpierw te wszystkie książeczki. I tutaj mamy taki Quick Start Guide dla myszek od V2 do V7. Szczerze mówiąc, te trzy ostatnie znam, bo rozglądając się za tą myszką, sobie je przeglądałem. V2 nie rzuciła mi się w oczy, ale prawdopodobnie taki model też jeszcze jest dostępny. No i mamy opisy takie podstawowych funkcji, podstawowych przycisków, czyli tego, co znajduje się na myszce. To oczywiście też sprawdzimy dokładnie w testach. W tej chwili nie ma co się rozwodzić nad kawałkiem papieru. Najlepiej to sprawdzić samemu. Co tutaj mamy? Sterowniczki. Tak. Mini dysk, bardzo fajny. No i zobaczcie, co my tutaj mamy. Tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc, że będzie w opakowaniu. I już patrzymy.
cóż to jest, moi drodzy? Dodatkowe ślizgacze. Rewelacja. Po prostu gadżety, które są z tą myszką, już rzuciły mnie na kolana. Świetna rzecz. Mamy także naklejki z krwawą ręką. Jeśli jesteśmy fanami oklejania wszystkiego, obudowy, komputera, biurka, możemy sobie oczywiście taką naklejkę jeszcze dołożyć do kolekcji. I tutaj cóż mamy? Czy to jest jakiś pokrowiec, coś takiego na myszkę? Zobaczmy. Cóż to może być? Nie, jest to po prostu taka szmatka do utrzymywania myszki w czystości, do polerowania i do czyszczenia soczewki sensora, ale fajnie, że taki gadżecik też jest w komplecie. No i sama myszka. Zobaczcie, co od spodu już wypada. Bardzo fajny przewód w oplocie. Tak jak w przypadku na przykład myszek Thermaltake'a, wszystkie gamingowe myszki mają oploty, tak samo klawiatury. No i nawet mamy tutaj ten sam patent, czyli ten taki materiał w organizer na rzepie. Bardzo przydatna rzecz. Wtyczka czerwona, też z logo, z tą ręką. Z tego co widzę, niepozłacana, po prostu normalna wtyczka. Ale okej. Długość przewodu, nie wiem czy była gdzieś podana na opakowaniu, ale około 1,5 metra, z tego co pamiętam, ze stron internetowych. I już sobie to będziemy, momencik. Wiecie co, ja mam tu miarę, więc od razu szybko zmierzę. Ok, zmierzyłem szybko przewód, więc jakiś 1,60 m. Bardzo dobra długość. I zobaczcie samą myszkę. Przewód wychodzi tak troszkę nietypowo, bo z lewej strony, nie ze środka. I widzimy tutaj samą rolkę myszy. Można ją zobaczyć na wylot, że tak powiem. No i to jest całkiem ciekawie wizualnie rozwiązane. Przede wszystkim mysz ma też bardzo fajny kształt. Zaczniemy nietypowo od spodu, skoro ją już widzimy od tej strony. Mamy ślizgacze, nie za duże, ale już czuję, że są bardzo wysokiej jakości. Mysz po prostu płynie, nawet bez podkładki. Jest też sam sensor, łatwy w czyszczeniu, tak jak było na opakowaniu. Dość duża taka tabliczka z informacjami. No i jeśli naprawdę dużo gramy, to przydadzą nam się te zapasowe ślizgacze. Te ślizgacze tutaj są już ponacinane z tego co widzę, więc wystarczy je podważyć, wyjąć i przykleić sobie tutaj. Więc jak ktoś często gra, bardzo dobra sprawa, że jest taki zapas już w komplecie. No i zobaczcie, po bokach je miejsca na palce antypoślizgowe. Bardzo fajne w dotyku. Cały ten dół myszki jest z błyszczącego plastiku. Ale dobrze, że tylko dół. No i jeszcze tutaj takie elementy. Góra, cała powierzchnia górna jest matowa, więc bardzo fajnie. Z przyjemnego w dotyku materiału o właściwościach takich przyczepnych, antypoślizgowych, więc no jest ok. Mamy tą rączkę, ona chyba będzie podświetlana z tego co kojarzę. No i przyciski. Przyciski, moi drodzy. Dwa główne mamy fajnie wydłużone w ogóle. Cała myszka wygląda trochę jak taki statek kosmiczny. Tak więc kształt jest fajny. O, przyciski działają bardzo ładnie i na calutkiej powierzchni, aż do tego miejsca. Tak więc ok, no rolka. Rolka jest pokryta gumą. Fajnie palec się na niej trzyma. I też działa jako przycisk oczywiście. I mamy jakieś przełączniki. Któryś pewnie będzie do zmiany DPI, do przełączania jakichś profili. Okaże się oczywiście wszystko też w testach. No i jeszcze zobaczmy sobie, jak jest z wygodą. Więc powiem wam, że myszka ma kształt uniwersalny, nie ma profilowań w żadną stronę. Tak więc z powodzeniem mogą korzystać osoby prawo i leworęczne. No i jest naprawdę całkiem wygodna. Trzyma się ją dobrze. Moja dłoń akurat dopasowuje się tutaj idealnie, jak dla mnie. Pomimo iż lubię myszki profilowane, takie zbajerowane, jak chociażby ten tutaj Tracer Pert. Zobaczcie, kształt zupełnie inny. Tu mamy myszkę typowo wyprofilowaną pod kciuk, pod pozostałe palce, a tu mamy myszkę o prostym kształcie, ale o dziwo też świetnie dłoń na niej leży. Tak więc zaraz biorę się za testowanie. Bardzo mnie ciekawi, jak będzie się grało tą myszką. Oczywiście ona już u mnie zostanie, ponieważ to będzie moja mysz prywatna w tej chwili. No zapraszam was za kilka dni na pełne testy. Pozdrawiam was, cześć!